ostatnio za mną chodził sok z pomidora i właśnie jedna z Was mi napisała, że w Rewe jest bardzo dobry, ale byłam w ruskim sklepie i zobaczcie, co znalazłam. W ogóle w ruskim sklepie jest bardzo dużo fajnych polskich produktów, różne zupy, chrzan, soki, a już nie mówię o piwach, bo tam chyba wszystkie rodzaje są. Właśnie tam papryka też była turecka i mają właśnie trochę tureckich produktów, trochę polskich, także jest pyszny. Gdzie ten soczek tutaj? Cześć kochani, dzisiaj zaczynam dzień nie z wieczora, z rana, tylko jeszcze jest ciemno. Ja mam dzisiaj wizytę kontrolną u lekarza, idę się badać, także jest pogoda po prostu okropna. Ja ledwo dojechałam tutaj naprawdę, bo nie dosyć, że ja nie potrafię jeździć po ciemku, tak jeszcze tak padało, że po prostu nic nie widziałam i byłam w szoku. Jechałam tutaj, po prostu modliłam się, żebym dojechała jak najszybciej, w miarę bezpiecznie. Jak była droga, że trzeba było jechać 100 na godzinę, to ja niestety jechałam 60. No ale, no niestety, to nie tylko ja. Tak padało, że po prostu nic nie było widać, więc ja wolę jechać wolniej, a bezpieczniej i żeby dojechać do celu, a nie na szybko i wiecie, i żeby coś się stało po drodze. Także ja już jestem u lekarza. Mam jeszcze chwilę czasu, także odezwałam się do Was. Dobra, uciekam powoli? No, może jeszcze chwilę. Chwilę jeszcze radio posłucham w aucie i się ogrzeję, bo jest naprawdę zimno. Ale napiszę jeszcze do Hakana, że już dojechałam i że jest wszystko ok, bo Hakan został z dziećmi. Dzisiaj ma chyba wolne, jeszcze nie wiemy. Jak okaże się, że jest praca, to szef po niego zadzwoni, a jak nie, to będzie dzisiaj siedzieć w domku. Także dobra, mam jeszcze chwilkę, to się ogrzeję i uciekam za jakieś 7 minut. No witam Was kochani, nagrywam tym razem z mikrofonu, bo przecież mnie lepiej słychać. Ja już jestem po wizycie u lekarza. W niedługim czasie opowiem trochę więcej o tym, co i jak i dlaczego. Na razie jeszcze nie mogę. Powiem Wam, co to była za wizyta, w jakim celu, co się dzieje i tak dalej, więc na pewno będę jeszcze o tym opowiadać. A na razie, Hakan ma dzisiaj wolne, no bo ja miałam tą wizytę i za dużo pracy nie ma, bo powiem Wam, że styczeń to naprawdę jest kijowy czas chyba teraz dla niego, chociaż w zeszłym roku było więcej pracy niż w tym roku, także ma mało pracy. Chłopcy teraz pojechali z nim na zakupy takie szybkie. Mała siedzi, je śniadanko, a ja sobie też tutaj coś grzeję, także opowiem Wam na pewno w niedługim czasie co, jak. Dobra, musicie być cierpliwi. Także do usłyszenia później. Cześć, cześć kochani, w sobotę, witam się z Wami serdecznie. Ja jestem troszeczkę zmęczona, ostatnio niezbyt dobrze się czuję, ale to Wam opowiem innym razem, na pewno przyjdzie na to czas, to Wam wtedy o tym opowiem. My siedzimy w domku, znaczy się wysłałam męża do marketu po takie drobne zakupy, bo wczoraj też zrobił zakupy i brakowało mi kilku rzeczy, więc go wysłałam, nie chciałam się targać specjalnie do sklepu i w sobotę będziemy sobie siedzieć w domu. Mieliśmy iść do cioci, ale do niej przychodzi córka z zięciem, więc może będzie za dużo osób. Wiecie, że teraz w ogóle nie wolno się spotykać, więc no nie chcemy ryzykować, że ktoś ze sąsiadów po prostu mógłby zadzwonić na policję. Może nie z tego bloku od cioci, ani z naszego, tylko tutaj jest taki jeden blok, co sąsiedzi szukają po prostu problemów. Więc pójdziemy do niej jutro, albo po prostu może wyślę Hakana z Małą i Enisem, a ja będę miała czas, żeby dla Was nagrać, bo mam 3 filmy do nagrania i to takie bardzo ciekawe filmy.
bo jeden film jest właśnie na temat, co gadano na mojego męża i jak mnie ostrzegano właśnie przed moim mężem, więc wydaje mi się, że to będzie fajny temat, bo po tych ludziach, którzy byli moimi znajomymi, się nawet tego nie spodziewałam. Także wydaje mi się, że będzie ciekawy filmik. Elf mnie woła. A drugi z filmików to taki właśnie, że chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć o sobie, bo jest bardzo dużo nowych ludzi i tak się zbieram do tego filmiku ludzi, widzów. I tak się zbieram do tego filmiku i się zebrać nie mogę, bo naprawdę chciałabym nagrać to ładnie, żeby to miało ręce i nogi, jak to się mówi. Bo wiecie, z dziećmi tak troszeczkę ciężko nagrać. Co chwilę ktoś wchodzi do pokoju, co chwilę coś tam mama. Pomimo tego, że Hakan jest w domu, to i tak co chwilę jest, wiecie, mama. Hakan mówi, idźcie za mnie w pokoju, ja tutaj dzieci przypilnuję w ogóle, ale to się tak nie da, bo jak mama usłyszy, że jestem w pokoju, to oczywiście już jest pukanie, już jest mama, mama. Także to na pewno odpada. W pokoju ma i zobaczcie, co się dzieje. I tak jest codziennie. I my codziennie to sprzątamy. I codziennie jest tak samo, nie? Elif? Chodź, posprzątamy, co? Czy się nie opłaca dzisiaj? No, ale jest dopiero koło 16, więc wypadałoby posprzątać. Dzisiaj nam się zachciało grilla, więc będzie pieś z kurczaka, sucuk, pomidory i papryka. Będziemy go robić na balkonie w takim jednorazowym grillu. O takiej jednorazówce będziemy go robić. Dobra, ja ubrałam sobie kurtkę. Właśnie muszę ubrać skarpety, bo jestem bez skarpet i buty, bo jest na balkonie nawet dosyć chłodno. Zachciało nam się grilla. W ogóle od jakiegoś czasu już myśleliśmy o grillu i nie było gdzie go zrobić, więc stwierdziliśmy, że kto nam co powie, że my w jednorazówce robimy na balkonie. Więc próbujemy. Jest kurczak, pierś z kurczaka grillowana i dwa rodzaje sałatek na tortilce i na kuchence elektrycznej. Sorry, ale wszystkie blaty są zajęte. A teraz takie cudo, kto pamięta kolę w szklanej butelce? Ja Wam powiem, że zazwyczaj kupujemy normalnie takiej plastikowej, dwulitrowej, albo półtora, albo litrowej, ale ta szklana butelka to jest prawdziwy smak coli. Udało się Hakanowi dostać. Niestety z tych plastikowych butelek ta kola tak nie smakuje jak z tej szklanej butelki, ale chyba to się tyczy wszystkiego, każdego napoju i innych rzeczy, które są z plastiku, one nie smakują tak jak ze szklanej butelki, czy tam jakiegoś naczynia, czy słoika. Kochani, nie pamiętam od jakiego czasu, nie widziałam już tak dawno niebieskiego nieba. Naprawdę, albo jest zachmurzone, albo jest brzydkie, szare, bure i ponure. Zobaczcie, jakie piękne i jak słońce świeci, zobaczcie na to. A jest niedziela. Cześć, cześć. Witamy Was rano. Eli brudna jest od płatków. Co chcesz powiedzieć, Nini? Nene. Nene? Babcia? Babci nie ma. Możesz iść później do Nene. Ona uważa, nie uważa, tylko ona na ciotkę mówi babcia. Także tak się przyjęło. Co ty taka brudna? Tak się przyjęło i tak mówisz Nene i Dede, tak?
Babcia i dziadek, tak? Nie, nie, mama. No. Nie, nie, a mama, nie, nie. A, idziesz do neny, mam mam robić, będziesz jadła tam obiadek. Tak? Tak. No tak. Nie, nie, pogadanki z rana, z Elif. Nie, nie. Idziesz do neny? Tak? Będziesz się bawić? Nie. Nie? Nie. Hazabla? Nie. Nie? Nie. Tak, chciałam przejść do takiego tematu jednego, ale z Elif się nie da. Wybieramy się z tą panią do sklepu, chłopcy zostali. Także ja Enis nie chciał iść, powiedział, że będzie grzeczny. Także 5 minut i jesteśmy, nie Elifa? Chodź, chodź nie do auta, tam nie idziemy. Chodź. Daj mamie rączkę. Pokaż, jaka ładna jesteś dzisiaj. Także my jesteśmy na zakupach. Kupiłam trochę jogurtów, kupiłam iron, kupiłam chipsy chłopakom, bo chcieli. Ziemniaki, worki na śmieci. Jeszcze mi się chce mojego holenderskiego sera, który sobie właśnie zaraz wezmę. Uwielbiam go. On jest produkowany w Holandii. Jest przepyszny, polecam. Tak mi się chce faworków, że chyba sobie je sama zrobię. Uwielbiam faworki, ale nigdy nie robiłam, więc może dzisiaj będzie ten dzień, gdzie sobie zrobię faworki. Nie, Elif? Elif dorwała chipsy. Dobra, idziemy do kasy, ale Elif mnie męczy zaś z tymi szczoteczkami do zębów. Muszę je wziąć. Masz takie tym razem, ok? Mogą być? Ona uwielbia. W domu jest ich pełno. Co chwilę wyrzucam i nowe kupuję. Wyrzucam, nowe kupuję. Tak, Elif? Wychodzimy ze sklepu. Uff, tej masce nie da się po prostu oddychać. Po prostu umieram. Cześć, cześć, kochani. Witam się z wami ponownie. Wcześniej nie mogłam rozmawiać, bo właśnie Elif tam naciskała 100 tysięcy guzików w telefonie i po prostu nie dało się tego nagrać. Ja ostatnio czuję się tak sobie. Jestem zmęczona i powiem wam, że nie ma tego słońca i człowiek jest taki naprawdę zniechęcony do wszystkiego. Ech, mam tylko jedną dobrą wiadomość, bo powiem wam, że zawsze nam się marzył ogródek. Tak, nie kupiliśmy domu z ogródkiem, ponieważ dostaliśmy tutaj mieszkanie od miasta, więc stwierdziliśmy, że no bez sensu, tym bardziej, że teraz bardzo podrożały mieszkania, domki i stwierdziliśmy, że te ceny, co oni chcą, to po prostu za tą cenę nie kupimy takiego domu, bo stary dom, rudera jakaś do remontu, jeszcze trzeba tyle pieniędzy zapłacić. I od jakiegoś czasu planowaliśmy sobie tak jakby wynająć od miasta ogródek. Musimy iść po prostu do swojego ratusza i zapytać się, czy nie mają na wynajęcie ogródka, bo dużo osób tak tutaj robi, dużo Rusków ma właśnie tak wynajęte ogródki. Przyszła śnienia już, da się na ogród złomie. Chodź, skakuj. I planowaliśmy to od jakiegoś czasu, ale tam gdzieś mieliśmy ogródek, to właśnie nie było, ale teraz stwierdziliśmy, że już nam to... Cześć, no, że już nam to jest... Mama nie dokończy rozmowy. Że już jest nam to obojętne, gdzie nam ten ogródek, wiecie, jakby tak wynajęli, dadzą. To nie są jakieś duże koszta, przynajmniej u nas tutaj w naszym rejonie, bo to już niu, daj dokończyć. Bo u nas po prostu płaci się rocznie za wodę, jaką się tam zużyje, czyli czasami to 30 euro, czasami 50, czasami 100, także to naprawdę są bardzo małe pieniądze za rok używania wody i tak dalej. Niuni, ja składam właśnie pranie zaraz tutaj, mam przyszykowane. I dzisiaj Hakan będzie właśnie dzwonić, albo już dzwonił, jeszcze nie wiem, właśnie do ratusza się pytać, czy mają może dla nas jakiś ogródeczek, bo z dziećmi ogródek to jest naprawdę fajna sprawa. Latem można postawić sobie tam basen, można się bawić, można zamontować huśtawkę, trampolinę i można siedzieć na tym ogródku cały dzień. Można sobie iść, wypić, zaparzyć sobie tam turecką herbatę, czy normalną, obojętnie. Można sobie tam grilla zrobić. No wiecie, ogródek to jest ogródek. I stwierdziliśmy, że sobie go fajnie ogrodzimy, postawimy sobie altankę, zrobimy sobie fajnego grilla takiego z kamienia, piaskownicę dla dzieci, żebyśmy mogli tam sobie miło po prostu spędzać wspólnie czas. Także
Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, żeby nam jakiś ogródek przyznali. Tutaj jest bardzo duże, szczególnie ci Ruscy mają po prostu piękne ogródki, duże ogródki. I oni latem całymi rodzinami tam po prostu siedzą, bawią się, grillują. Cioci mama też ma, w ogóle jak ja wyglądam. Cioci mama też ma ogródek i tam też często właśnie widzieliście na niektórych vlogach, że też jeździliśmy właśnie grillować często. Ale to wiecie, masz, ale to nie nasz ogródek, abyśmy chcieli coś swojego, gdzie byśmy nie musieli się pytać, czy możemy iść, czy nie możemy iść, czy w tym tygodniu idzie kto inny grillować i tak dalej, i tak dalej. Co będziemy chcieli, to będziemy po prostu sobie robili na tym ogródku. Hakan jest w domu, wczoraj też był wcześniej, w ogóle styczeń, luty ma jakoś bardzo mało pracy, w zeszłym roku było dużo, w tym roku jest bardzo mało. Jak widzieliście, kupił mięso u Turka, u tureckiego rzeźnika, że tak powiem. Myśmy porcjowali, ale dlaczego kupił? Bo normalnie nie możemy się przemieszczać dalej niż 15 km, ale jeśli chodzi o pracę, to mógł jechać i jechał do innego miasta i w tym miejscu właśnie był rzeźnik turecki, więc od razu zaopatrzył nas mięso, bo nasze mięso już się niestety kończyło, nasze zapasy. Także żeśmy poporcjowali i teraz mamy już na trochę. Dobra, kończę, bo dzieci nie dadzą pogadać. Mamie. Tuk robi serduszko? Tuk robi serduszko? Chora jest mama? Tak. O, zrób tuk-tuk-tu, zrób mamusi, no. Zrób pani doktor, co tam się dzieje? Wszystko dobrze? Tak? Tu jesteś pani doktor? Serduszko robi tuk-tuk. Zapomniałam wam powiedzieć, co z tym ogródkiem. Dostaliśmy formularz, który musimy wypełnić w ratuszu i musimy go zdać i wtedy będą nam szukać jakiegoś miejsca wolnego, może się zwolni, może ktoś zrezygnuje z ogródka, albo po prostu gdzieś będą stawiać nowe jakieś tam, wiecie, działki, to wtedy oni się do nas odezwą. Mam nadzieję, że coś na wiosnę dostaniemy, bo bym chciała taki właśnie ogródeczek, gdzie będziemy mogli sobie grillować sami, siedzieć, odpoczywać i dzieci będą się bawić, wiecie, taki relaks na ogródku. Nie, moja babcia też zawsze miała taką działeczkę z altaneczką i zawsze żeśmy tam chodzili i miło spędzali czas, także mam nadzieję, że to wszystko wypali. Kochani, ja już będę kończyć tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobał, to taki vlog z kilku dni. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia później, pa!